Kiedyś takie samochody kupowało się ze względów podatkowych, a nie użytkowych. Teraz trudno racjonalnie uzasadnić posiadanie pick-upa w Europie czy w Polsce, nie? Ale z drugiej strony zobaczcie, jak te samochody ewoluowały przez ostatnie lata. Pod względem komfortu zbliżały się do SUV-ów, a jednocześnie pozostały takimi wołami roboczymi, którymi i pociągniesz przyczepę i zapakujesz pustakami. Ale nadal, na przykład, użytkując taki samochód, ja mam problem z tym, że nie mam bagażnika. No nie, ja walizkę wrzuciłem do środka, na tylną kanapę. Nie używam tej paki na co dzień. Chodźcie zresztą, zacznijmy od legendy. Od 68 roku ten samochód motoryzuje i można powiedzieć buduje cały świat. Toyota przez ostatnie 55 lat sprzedała w 190 krajach aż 18 milionów Hiluxów. To już ósma generacja tego modelu, ale niezmiennie ten samochód ma opinię najtwardszego pick-upa na świecie. Nie jedno działko przeciwlotnicze zmieściło się na pace Hiluxa. 16 mężczyzn z brodami czasami tym samochodem podróżuje, nie? Bez wątpienia Hilux jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych, najbardziej znanych, legendarnych pick-upów na świecie. Tak, wszędzie, na każdym kontynencie. A co robi tu Sangyong? Sangyong tutaj stoi, pięknie wygląda, brynuje można powiedzieć. Może nie jest najmocniejszy, może nie jest legendarny, ale za to jest najdłuższy w tym zestawieniu. Ma 5 metrów i 40 centymetrów długości. A przecież rozmiar w przypadku pick-upów ma znaczenie. Nie oszukujmy się, Sangyong nie przyciągnie klientów prestiżem marki. Koreańczycy postanowili więc wyróżnić Musso Grand wymiarami i bliskim pokrewieństwem z flagowym modelem Rexton. I jako, że jest zbudowany na tym Rextonie, to mam nadzieję, że w trasie będzie jeździł jak SUV, bo Rexton jest SUV-em. 166 kosztuje wersja najtańsza, ta kosztuje 204, ale jest już bardzo dobrze wyposażona. Ma napęd na 4 koła dołączany. To mój na pewno najtańszy nie jest, ale jest za to naj, pod każdym możliwym kątem. Ford Ranger Raptor jest najdroższy, najmocniejszy, najgłośniejszy i z pewnością nie jest dla tych, którzy szukają po prostu woła roboczego. Za to zdecydowanie można ten samochód traktować jako bardzo oryginalne auto sportowe. Idziesz do salonu, kupujesz fabrycznie nowy samochód, który od razu jest wyczynowy. Jest przygotowany przez Ford Performance, ten sam zakład, który robił RS-a, Forda GT, co tam? Po co? No bo... Po co? Bo można! Bo można, rozumiesz? Na co to komu? Właśnie to jest absolutnie nie dzisiejsze, bo można.